21 stycznia wspominamy świętego Jana Jiunila, męczennika. Martyrologium rzymskie podaje o Janie zwięzłą informację. Na terytorium Daegu w Korei męczennik święty Jan Jiunil, ojciec rodziny, rolnik i katecheta, przezwyciężywszy bicie i łamanie kończyn, pozostał niewzruszony w wierze chrześcijańskiej i z pogodnym duchem przyjął męczeństwo. O Janie wiadomo ponadto, że urodził się w 1823 roku na terenie dzisiejszej Korei w rodzinie katolickiej, z której pochodziło kilku katechetów, a on sam był również jednym z nich. Utrzymywał się z pracy na roli. Znany był ze swojej pobożności i stałości w wierze, a także prostoty charakteru i umiejętności przekazywania wiary. Ożenił się i był ojcem kilkorga dzieci. W czasie prześladowań w listopadzie 1866 roku lub na początku grudnia widział zbliżających się do jego domu policjantów, lecz nie uciekał. Policjanci szukali katolików, a Jan powiedział im, że sam nim jest, a innych nie zna w okolicy. Mimo to 7 osób z jego rodziny aresztowano tego dnia, a łącznie około 20 osób. Po zatrzymaniu skonfiskowano jego cały majątek. Jan przebywał w kilku więzieniach, wszędzie okrutnie był torturowany, lecz nie wyparł się wiary w Pana Jezusa. Ponieważ stwierdzono, że jest liderem wśród aresztowanych chrześcijan, znęcano się nad nim w większym stopniu. Wyczerpany, Jan modlił się, pocieszał współwięźniów i zachęcał do wytrwania w wierze. Swoim dzieciom polecił, by wróciły do domu, służyły Panu Bogu i naśladowały jego przykład. Do końca zachował pogodę ducha. Jego wyrok śmierci wydano 4 stycznia, a wykonano przez ścięcie 21 stycznia 1867 roku w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowym na obrzeżach Daegu. Jan był jednym z ostatnich prześladowanych chrześcijan w Korei. Został kanonizowany przez papieża świętego Jana Pawła II 6 maja 1984 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Jana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.